uważam, że spotkanie stało na wysokim poziomie, jakim piłkarskim, takim kibicowskim. Myślę, że głównym atutem, elementorem było doświadczenie piłkarzy. Ja chciałbym serdecznie pogratulować zwycięstwa i 3 punktów, ale również naszym konickim zawodnikom tego, że mimo tego, że jesteśmy bardzo młodzi, zagraliśmy ambitnie, z serduchem, staraliśmy się jak mogliśmy, gryźliśmy trawę i mimo tego, że wracamy na tarczy, myślę, że to jest dobry prognostyk na kolejny mecz i sprawi to, że uwierzymy, że jesteśmy jeszcze w stanie w tej lidze nie jeden mecz wygrać. Jeżeli ja mówię tutaj od siebie kilka słów, to na pewno przyjeżdżaliśmy tutaj do Jaskini Lwa, gdzie Rana na pewno w ostatnim meczu jest na fali znoszącej i wiedzieliśmy, co nas tutaj czeka. Przyjechaliśmy tutaj nastawiając się na grę z kontry, na szczelnie zamknięcie tutaj dostępu do własnej bramki i czekanie na jakąś jedną, dwie okazje, które się nadarzą w tym meczu. No niestety tutaj troszkę tutaj było nas gapiostwo przy pierwszej bramce. Pozwoliło tutaj Ranie wyjść na prowadzenie. Druga połowa też ładna bramka. Wojka Cęgi. No i od tego momentu można powiedzieć, Rana zaczęła tutaj panować na boisku. Gdzieś się posypało nasze ustawienie, gdzieś już wiadomo, powietrze z nas zeszło. Konsekwencją tego była trzecia bramka. No już się nie podnieśliśmy, ale na pewno chcę tu pogratulować jak i zarówno gospodarzom, jak i mojej drużynie, bo na pewno w dzisiejszym spotkaniu tyle Gemowa, tyle zrobiła. Na tą chwilę tutaj my gramy o inne cele, Rana o inne cele, także tą dominację na boisku było widać, doświadczenie tutaj zawodników Rany i na pewno zasłużone zwycięstwo, aczkolwiek tak jak powiedziałem, no ja jestem zadowolony i dumny z chłopaków, że podjęli rękawice i do momentu strzelenia drugiej bramki gdzieś ten wynik był zagrożony dla Elany, gdzieś próbowaliśmy i na pewno gdzieś Elana czuła respekt, że może nam się gdzieś udać jedna czy druga sytuacja na zdobycie gola. Niestety tak się nie udało, no i mecz się skończył zdecydowanym i zasłużonym zwycięstwem gospodarzy. Uważam, że w przebiegu spotkania byliśmy zespołem lepszym. Drużyna Górnika Komuna postawiła nam ciężkie warunki, cofnęła się, graliśmy w ataku pozycyjnym, no i nie wychodziło to nam za dobrze do czasu strzelania pierwszej bramki. No i w konsekwencji później padał następny bramki, no i dało się nam wygrać. Dziękuję. Mamy podwójną radość właśnie z tego faktu, o którym Pan mówi. Wygraliśmy po raz pierwszy u siebie. Mogliśmy, myślę, zadowolić naszych kibiców. Drugi powód radości to taki, że pierwszy mecz, w którym nie straciliśmy bramki. Bardzo nam zależało właśnie w tym dniu, aby zmienić ten układ, aby w meczu u siebie wygrać i tak licznie przybyłych kibiców uszczęśliwić. Dziękujemy im za ten doping, za to przyjście i chcielibyśmy, aby tak było dalej. To, że bardzo nam na tym zależało, też pewna nerwowość się wkradała w naszą grę, o tym, że Konin jest zespołem dobrym, o tym, że jest młodym i ambitnym, doskonale wiedzieliśmy, stąd takie trudności w grze, stąd trudno było nam przebić długimi momentami szyki obronne rywala, co też nie znaczy, że nie atakowali, bo też do przerwy wielokrotnie Konin wychodził i takie widać było u chłopaków chęć, też gratuluję, mimo różnicy w wyniku, to gratuluję Koninowi serca i pomysłu na grę. Cóż, no w końcu się udało i z tym myślimy o następnym meczu, aby iść w dalszym ciągu do przodu. Dziękuję bardzo. Pytania? Panie trenerze, możemy mówić o wejściu Smoka Stefanowicza? Dobrą zmianę dał. Zmiany były dobre wszystkie, co też jest właśnie ważne. Był taki moment gry, straciliśmy na tempie, straciliśmy na rytmie i wszystkie zmiany, które przeprowadziliśmy, dodały dużo wartości, ale tak musi być. Było dziś nas 18, piłkarzy było 18, kadry mamy jeszcze nieco szerszą i każdy ma i obowiązek, i prawo do tego, by podnosić poziom, by pomagać zespołowi.
nieobecność Damiana Rękiewicza w 18 to dmuchanie na zimne, czy jednak jeszcze niezdolność do gry? Jeszcze niezdolność. Cały tydzień trenował indywidualnie, w związku z tym nie jest gotowy, by grać w 18. Pan Borka wyjdzie? Zobaczymy w przyszłym tygodniu. Dziś też jego trening był indywidualny, trening dziennie jest tak, że wszedł do zespołu, który właśnie teraz odbywa trening. Też musiał indywidualnie, a miejmy nadzieję, że od przyszłego tygodnia wejdzie i wtedy będzie branie pod uwagę.